Pan z wami. I z duchem Słowa Ewangelii według świętego Marka. W tym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też 2 rybki i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj obydwa czytania są bardzo piękne i godne rozważenia. Ale myślę, że w tym gronie, na tej Eucharystii, w szczególny sposób jest nam zadana dopiero co odczytana Ewangelia. Ewangelia, która pokazuje nam Pana Jezusa czyniącego miłosierdzie. Dobrze wiem, jak ten obszar działalności charytatywnej, właśnie miłości praktycznej, jest bliski rycerzom Kolumba i jak wiele rozmaitych inicjatyw charytatywnych podejmujecie. Dlatego myślę, warto jest poczytać tę Ewangelię, która nam pokazuje, w jaki sposób Jezus czyni miłosierdzie. Myśmy też w czynieniu miłosierdzia szli Jego śladami i czynili je tak, jak On czyni. To miłosierdzie jest tak naprawdę też pierwszym sposobem głoszenia dobrej nowiny, ponieważ ten cud rozmnożenia chleba, którego opis słuchaliśmy, Pan Jezus dokonał na wschodniej stronie Jeziora Galilejskiego, a więc w świecie pogańskim. Ewangelie pokazują cud rozmnożenia chleba 2-krotnie. Ten dzisiejszy cud to jest już 2. taki fakt, kiedy właśnie Pan Jezus rozmnaża chleb w pogańskim świecie, wśród pogan. Wcześniej, dużo wcześniej w Ewangelii świętego Marka jest taki sam znak
po zachodniej stronie Jeziora Galilejskiego, czyli właśnie dokonany wśród Żydów, wśród ludu Bożego. Ale tutaj mamy opis nakarmienia pogan. Tak naprawdę Jezus karmi pogan, którzy trwali przy Nim. My też pewnie, jeśli tylko mamy odwagę, to funkcjonujemy coraz bardziej w pogańskim świecie. Nie? Oczywiście, że ktoś nie ma odwagi, to się zamknie w kościele, nigdy z niego nie wyjdzie. Ale jeśli wychodzimy do świata, to zdajemy sobie z tego sprawę, że ten świat w rozmaitych swoich wymiarach, przestrzeniach jest coraz bardziej pogański. Teraz z czym można wyjść do tego świata, jeśli chcemy Mu, a do tego jesteśmy przez Jezusa wyznaczeni, zanieść Ewangelię? Pierwsze, co możemy zrobić, to właśnie świadczyć miłość, świadczyć miłosierdzie. W jaki sposób to Pan Jezus czyni? Najpierw dobrze jest zobaczyć motyw. Żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie. Żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie. Na 2 słowa z tego zdania chcę Wam zwrócić uwagę. Pierwsze to jest to słowo żal mi. To słowo polskie próbuje oddać zapisane przez świętego Marka słowo greckie splagnizomai. Splagnizomai znaczy tyle, co jestem poruszony do samych wnętrzności. Jestem poruszony do samych wnętrzności. To znaczy, to co Jezus widzi, dotyka go bardzo głęboko. Splagna znaczy tyle, co wnętrzności. Splagna znaczy tyle, co łono. Do samego serca, do samych trzewi jest Jezus przejęty tym, co widzi. Jak papież Franciszek analizuje to słowo splagnizomai, to przeciwstawia temu słowu taki ogląd rzeczywistości, jaki mają nieraz fotografowie, nie? Pstryka zdjęcie, potem je publikuje, potem nieraz dostaje nagrodę za szokujące zdjęcie, ale my te zdjęcia oglądamy, potem następna gazeta, następna gazeta, następna gazeta. Po prostu odnotowujemy, że tak wygląda rzeczywistość, ale to nas wcale nie porusza wewnątrz. To jest troszkę, papież chyba miał na myśli takie zachowania, jak nieraz widzimy takich turystów, nie? Wybiegają z autobusu, ciach, 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 10 zdjęć do autobusu i dalej, nie? No, mógłby wejść, mógłby zobaczyć, mógłby zwiedzić, mógłby może się czegoś pouczyć, a nie ma czasu, nie? Jezus nie patrzy w ten sposób na ludzkie dramaty. Jezus nie potrafi w ten sposób patrzeć na właśnie, jakby tylko chciał zrobić zdjęcie. To, co widzi, przejmuje go do samego wnętrza. Konsekwentnie ten jego czyn miłości, ten czyn miłosierdzia będzie wypływał z wnętrza. Nie będzie tylko czymś zewnętrznym. Nieraz w ten sposób potrafimy świadczyć, wtedy by trzeba było powiedzieć w cudzysłowie miłosierdzie. Ktoś nas prosi o pomoc, masz 5 i uciekaj.
Nieraz potrafimy w taki sposób dawać, że ten człowiek tak naprawdę zostaje upokorzony. Nie podniesiony, nie zbudowany, tylko upokorzony. Ale to wszystko dzieje się wtedy, kiedy nasze czyny miłosierdzia nie wynikają z tego głębokiego wzruszenia, z tego, że to, co widzę, dotyka mnie gdzieś do samych wnętrzności. Nie mogę nie zareagować. I drugie słowo w tym pierwszym zdaniu, które mnie kiedyś uderzyło, kiedy czytałem tę Ewangelię w przekładzie świętego Hieronima. To Hieronim tłumaczy to pierwsze zdanie tak. Żal mi tego tłumu, bo już 3 dni mnie podtrzymują, a nie mają co jeść. Już 3 dni mnie podtrzymują. Bardzo mnie uderzyło bardzo mnie uderzył ten przekład świętego Hieronima, bo Jezus ma poczucie, że tym ludziom, którzy są przy Nim 3 dni, On bardzo wiele zawdzięcza. To znaczy, że ta ich obecność przy Nim Jego podtrzymuje. Nie tylko On świadczy im dobro, ale Jego obecność przy Nim Jego samego wzmacnia. Znaczy, On się czuje jakoś zobowiązany, żeby tym ludziom okazać miłość, ponieważ ma poczucie, że oni już przez ten sam fakt, że są przy Nim, także zapomnieli o kupowaniu jedzenia, tak się na Nim skoncentrowali, że zapomnieli o najbardziej podstawowych czynnościach życiowych. Nie? To ten fakt dla Niego jest bardzo ważny. Jemu daje wiele siły, pokrzepienia. I ponieważ czuje się jakoś zobowiązany wobec nich, to nie chce ich puścić głodnych do domu. Czyli w ciągu tych 3 dni zostały zadzierzgnięte jakieś więzi, jakieś relacje. On już nie patrzy na nich jak na tłum. On zaczyna o nich coś wiedzieć. Wie o niektórych, że przyszli z daleka. Ale to Jego dzieło miłości będzie też jakąś formą wdzięczności z Jego strony. Głęboko mnie porusza to, co widzę, bo 3 dni mnie podtrzymują. A jeśli ich puszczę do domu, to zasłabną z głodu, bo przyszli bardzo daleko, z bardzo daleka. Myślę, że warto to zdanie gdzieś, macie dzień skupienia, to medytujcie nad nim. Znaczy, jeśli idziemy do ludzi z jakąś posługą miłości, to gdzieś pierwsze pytanie jest, co nami kieruje, jaki tam jest motyw? Jakie jest nasze rzeczywiste odniesienie do tych osób? Jak głębokie jest nasze widzenie ich problemów? I na jaką relację z nimi jesteśmy otwarci? Następna rzecz, którą warto zauważyć, myślę, że ona w ogóle jest kluczowa. Żeby czynić miłosierdzie na sposób Jezusowy, to ta następna rzecz jest ukryta w pytaniu, ile macie chlebów? Ile macie chlebów? Odpowiedzieli 7. Jezus nie pyta ich, ile by trzeba było mieć chleba, żeby nakarmić 4000 ludzi. Nie pyta ich o to. Tylko pyta, ile macie. Ile macie?
I jak usłyszał, że mają 7, to polecił tłumowi usiąść i odmówił dziękczynienie. Nie. Dziękował Bogu za to, że ma 7 chlebów na 4000 ludzi. Mielibyście w sobie takie dziękczynienie? Za 7 chlebów na 4000 ludzi. Pewnie byśmy reagowali tak, jak jest w innym fragmencie Ewangelii. Nie? Co to jest na tak wielu? Co to jest? Co to jest te 7 chlebów na 4000 ludzi? To się nawet nie ma co wygłupiać, nie? Jezus się pyta, ile masz? I nie mów mu, że nie masz chleba na nakarmienie 4000 ludzi, tylko powiedz, ile masz? Ile masz? Wtedy usłyszy pytanie od Jezusa, a dasz mi to? No to jest mało, a dasz mi to? No, my nie mamy takiej zdolności, żeby nakarmić 4000 ludźmi 7 chlebami, ale Jezus ma taką zdolność. Ale Jezus ma, tylko trzeba Mu dać te 7 chlebów. Nie zważając na to, że to jest mało. Dość często wymówką przed dziełem miłosierdzia jest to właśnie, że nie mamy dość, żeby działać. Nie mamy dość środków, nie mamy dość narzędzi, nie mamy dość pieniędzy, nie mamy dość rzeczy. To, co mamy, to jest mucha przy potrzebach, jakie są dookoła. Nie będę się porywał z siekierą na słońce. Takim męskim ulubionym sposobem działania, nie? To jest tworzyć wielkie programy, ale te wielkie programy, do tego wielkie instytucje. Do tych wielkich programów, wielkich instytucji trzeba jeszcze wielkiej kasy, nie? Wiecie dobrze, że rycerze Kolumba się narodzili z najmniejszej składki, jaka była możliwa. Nie narodzili się wśród bogaczy amerykańskich, tylko wśród biednych katolickich robotników w Stanach. Tak biednych, że nie było ich stać na ubezpieczanie się w istniejących już wielkich kampaniach ubezpieczeniowych. Trzeba było stworzyć własną instytucję ubezpieczeniową, wychodząc od $1. Nie? Masz dolara? To daj. A teraz do rycerzy Kolumba zgłaszają się coraz to nowi potrzebujący i liczą na ogromne wsparcie, tak? Których możecie udzielać jako rycerze. Skąd się wziął ten potencjał? Skąd się to wzięła ta moc? Z tego $1, który został dany. Ile masz? Ile macie? 7 chlebów. 4000? Nie będziemy się wygłupiać. Daj. Daj. Zobaczysz, co Jezus z tym zrobi. I tu nie chodzi o żadne zasady bankowe. Tu chodzi o to, w jaki sposób dobro się mnoży. W jaki sposób dobro się mnoży. Żeby pomóc drugiemu, nie trzeba od razu nie wiadomo jakich środków, jakich narzędzi. Zaangażuj się taki, jaki jesteś, z tym, co masz. Nie mów Jezusowi, że mam za mało, żeby się zaangażować. Masz wystarczająco dużo, by się zaangażować, nawet jeśli to, co masz, właśnie ma takie proporcje, jak 7 bochenków chleba na 4000 głodnych mężczyzn. Nie. Ciekawe, czy jakby ksiądz Wiesław urządził dzisiaj obiad i zaprosił 4000 rycerzy Kolumba i miał 7 bochenków, kto by przyszedł? A jakby miał tylko te 7 bochenków,
Ciekawe, jak Pan Jezus by to rozmnożył. W ostateczności to my się uczymy takiego postępowania od Jezusa, bo to, co jest w tym tekście najgłębsze, to ten zestaw słów. Wziął 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał. Znacie te słowa? No one są w opisie ustanowienia Eucharystii. Nie? Wziął chleb, zmówił dziękczynienie, połamał, dawał uczniom. Jakie są narzędzia działania Jezusa? Jakie są sposoby działania Jezusa? Najważniejszym absolutnie sposobem jest Eucharystia. Trochę chleba, trochę wina. To wystarczy na wszystkie ludzkie problemy, na wszystkie ludzkie wyzwania. Taka metoda działania wystarczy. Świętej pamięci ksiądz profesor Tischner zaczerpnął od świętej Faustyny takie określenie Jezusa: mocarz maleńkości. Mocarz maleńkości. Jezus bierze to, co maleńkie, i okazuje się mocarzem, używając tego, co maleńkie. Okazuje się mocarzem. Zobaczcie, że w ten sposób idą za Jezusem wszyscy, którzy w Kościele czynią miłosierdzie. Wszyscy. Matka Teresa z Kalkuty, święty Brand Albert. Wszyscy, którzy się rozumieją na miłosierdziu, w ten sposób działają. Biorą to, co maleńkie. To, co maleńkie. A Jezus okazuje się mocarzem przez to, co małe. Wejdźmy w Eucharystię, w to doświadczenie Jezusa, mocarza maleńkości. Wejdźmy w Eucharystię. Odkryjmy Go takiego, doświadczmy całej Jego siły, którą okazuje właśnie poprzez tak mizerne, ktoś by powiedział, znaki, tak mizerne środki, tak powszednie. Ale my wyczuwamy, co za tym skromnym znakiem się kryje. Jaka Jego uwaga skupiona na nas. Jakie miłosierdzie, jakie poruszenie serca w odniesieniu do nas. Jaka bliskość, jaka relacja wypowiada się przez te malutkie środki, przez ten kawałek chleba, przez te hostie, przez tę odrobinę wina. Jaka moc miłości. I wtedy odkrywamy, na czym tak naprawdę polega rzeczywiście miłosierdzie. No, bardzo Wam życzę, byście się odnaleźli w tej Ewangelii, byście się w niej odnajdywali ciągle, ale w szczególności wtedy, kiedy w swoich radach decydujecie o tym, że chcecie czynić jakieś charytatywne dzieło. To może wtedy otwórzcie sobie ten 8 rozdział Marka i przeczytajcie jeszcze raz. Byście wiedzieli, że na pewno robicie to na Jezusowy sposób. Amen. Amen.